Państwo, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozwozić agrosunka. Pokażę się poza raz przyczepą, no bo tamtego mam 25 ton, a jeszcze mam pola trochę bliżej w innej lokalizacji i muszę za nim sobie przewieźć przyczepą, bo z tira nie dało się wysypać w dwóch miejscach podobno. Tak powiedział ten gość. No i co, naładujemy sobie pełną przyczepę, jakieś 8 ton. Idzie cały dzień roboty. Dziadek jedzie z cyklopem, jadę z rozsiewaczem i z przyczepą. Właśnie za przyczepą ciągnie się rozsiewacz. Tak, żeby nie robić pustych przejazdów, żeby maksymalnie wykorzystać. Widać dziadka jak jedzie, jak kopci się tam w sterku. My już prawie na miejscu. Kubka dość konkretna się wydaje. Obejrzymy jak to pójdzie. Rozwożenie. Przyczepa se domy z tamtej strony. Przyczepa z tamtej, rozsiewacz z tej. Kurde, będzie się kurzyć. Już to przeschło. Dobra. Chcemy odpiąć. Żul potasowo trochę się rozpuściło, ale jeszcze nie wszystko. Tam obiec. Wyłaś kurwa tableczko. Dobra. Tak, światła odpiąć. Tutaj mam domy. Do wyjazdu już. Chcę wziąć na głowę, ale dobra. Idzie pierwsze przyczepa ładową. W międzyczasie. Jak w międzyczasie? Odjada bliżej. Się rozsiewa, nawet się nie kurzy z tego za fest. Tam z góry trochę przeschło, to wiadomo, ale środek jest mokry. Najlepiej potem by trzeba było wziąć i przejechać, żeby to jakoś zmieszać. Nie wiem, czy tą włóką, bo jak to przeschnie, to to wszystko kurde wiatr wydmucha. Będę się starał tak dawać mniej więcej 2 tony na hektar. Obejrzymy jak to wyjdzie. Pełny RCW to jest właśnie tak 2 tony. Tak, godoły. Agrosunka nadaje się pod wszystko. Dlatego też jadę po pszenicy. Akurat mi wstyknie dojechać do końca. Jadę do tego. Ale chyba braknie. Ścieżkę na 15 metrów, RCW tak daleko nie dociepie. To można powiedzieć, że będzie taka kontrola. Zrobimy sobie zdjęcie, fajne. Tak wygląda zestaw RCW. Widzieliście go już na poprzednich filmach. O kurde, tu mi wtyczka się odwiązała.
trzeba zapiąć. Dobra. Tak. Czyli jeszcze jeden rozsiewacz na to pole, potem jademy już na inne. Widzicie, jak skupki ubywo. Robimy zdjęcie. No, ponagrywaj trochę. Co? Ponagrywaj trochę. Ja tego nie umiem, Marcin. Co? Było na mnie i na te. Jest opuszczone już. Co? Niestety była mała awaria, rozleciało się sprzęgło w RCW. Na razie skręciłem to na sztywno, ale trzeba będzie zreperować, bo tam chyba są dwa sprzęgła nawet. Wiem, że jeszcze jest jedno na pewno. No i też już jest w kiepskim stanie. Trzeba będzie to wszystko wymienić. Mamy takie taśmy, to się powycinał akurat półko. Powiem wam, że ta pszeniczka tu fajno jest. Taką ciemno-zielono, widać, że nic jej nie brakuje na razie. Dobra. Ostatnia ścieżka i jedziemy na następne pole. Awaria, nie wiem, straciłem z godzina może. Brat mi przywiózł śruby, piłka do metalu, podkręcałek, co się dało. Reszta trzeba było poucinać, naciąć, później urwać. Bardzo ciekawy efektów, bo powiem wam, że z tego co tak zauważyłem, to sypani to na pola przed, no taki zorany jak przed kukurydzą będę miał, bo trochę jest, no są straty tego, widać, że wiatr to wydmuchuje, więc najlepiej by to tak trzeba było zrobić, że że posypać i od razu uprawa, żeby to wymieszać. No bo chyba, że deszcz by to przypadał, to by było ok, bo tak to na słońcu to momentalnie wyschnie. Na słońcu to momentalnie wyschnie i... No i dmucho wiatr, rozdmuchuje to. Tu z początku jest trochę słabsze, bo na glinie. A potem widać, że jest lepsze. Obejrza koło, bo jakoś jest krzywo trochę, ale one chyba tak było. Ja. I patrzcie co tu się stało. Rozerwało sprzęgło. No i skręciłem to na sztywno. Do środka dołek ta guma, żeby to miało jakiś opór. Dobra, sypiemy tu teraz. Nagramy coś.